Siemano kochani i kochane ziomeczki Chciałem wam pokazać sprzęt yy, Nagłośnieniowy, zarąbisty sprzęcior Od razu przechodzę na kamerę, bo nie wiem Nie widzę się tutaj dobrze w tym yy, yy, Patrzcie, patrzcie na to yy, Electro Voice Evolve 3030M tak w skrócie, tylko tak sobie zobaczymy z tyłu. O, zobaczcie, tak od przodu. Przestawię sobie to. Cóż, cóż mogę powiedzieć? Wspaniały, zarobisty sprzęt naprawdę. Składa się z kilku elementów zdejmowalnych. O, to można sobie zdjąć i każdy z tych elementów tutaj tej, tej jakby tej wieży, to są trzy, trzy elementy po prostu wysuwane. Tu jest Jednostka, że tak powiem centralna. Prezentuje się bardzo fajnie. Naprawdę super zgrabnie, super elegancko się prezentuje. Tutaj świecą dioda, że jest włączony, włączony sprzęt. Z boku tak wygląda. Jeżeli to zdemontujemy ten głośnik, to po prostu nie będzie, nie będzie działać. Musimy mieć po pozakładane, wszystko, wszystko włączone. Zobaczmy sobie, jak z tyłu wygląda. Tu nie ma żadnych wtyczek, żadnego niczego, tylko uchwyt, żeby to zdemontować. No i patrzcie, patrzcie na to, wszystkich funkcji nie dam rady Wam pokazać, wszystkich, ale powiem z grubsza to co, to, co ja wykorzystuję. Evolve 30M Electro Voice, tu mamy panel sterowania wyświetlacz, na chwileczkę to zdemontuję, żeby to wyglądało, o, teraz widać. Co my tutaj mamy? To jest mikser, od razu. Czy można inaczej powiedzieć Power Mixer w połączeniu z głośnikami, albo kolumna aktywna z, rozbudowanym, z rozbudowanymi wejściami, że tak powiem preampem, czy jakby takim wejściem, że możemy sobie podłączać. No mamy tak, Mixer AUX OUT mix, Dwa, wyjście, Foot Switch, yy, nie bardzo wiem w tym momencie, teraz Foot Switch to na pewno można jeszcze jakieś dodatkowe bariery podłączyć. Hi-Z to też yy, nie jestem takim znawcą z tym, żebyście wie, wiecie żeby nie było, że, że ja tutaj yy, szpanuję, a nie wiem. Yy, mamy wyjście tutaj też yy, takie i wyjście też yy, mini jack, ale nie, nie o to mi chodzi. Ja tutaj używam na, na zajęciach, yy, na zajęciach, bo to nie jest mój głośnik, to jest. Yy, Centrum Kultury i Filmu Szuchabecki. Yy, oni właśnie mają takie zestawy dwa takie urządzenia. Yy, I teraz tak: mamy tutaj generalnie podłączyć możemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć rzeczy możemy sobie bezpośrednio podłączyć. Yy... Ja już nie, nie ingeruję w to, co tutaj można podłączyć, że tutaj można jakieś prawy, lewy, to się zupełnie w, tym, w, to, w to nie bawię. Interesują mnie najbardziej wejścia, te, te zwykłe, używane, bo wiadomo, albo tu, albo tu. Możemy podłączyć jack albo, albo XLR, czyli mikrofonowy, więc tutaj jakby do wyboru mamy. To jest świetne urządzenie po pierwsze. Po pierwsze dlatego, że jest proste w obsłudze, po drugie dlatego, że możemy połączyć sobie Bluetootha, od razu podłączyć sobie telefon, tak jak tutaj mam telefon podłączony. z tym urządzeniem. Prawda? Metalika sobie metalkę sobie pojedzie bardzo bardzo fajnie zarobiście. Yy, pod, możemy podłączyć sobie yy, instrumenty. Właśnie to jest bardzo fajne i możemy sobie y, zmienić różne tryby w tym. Bo możemy tak, że właśnie, że mamy y, mowa na żywo, muzyka, y, klub i tak dalej. Takie różne pre presety. Y, mind level function mixer. Mixer albo basic. To ja, ja nie, tego, tego nie E, nigdy nie, nie rozkminiałem, e, ale wchodząc w, w poszczególny kanał, teraz klikając Input 1. Możemy sobie tutaj rozkminić pewne, e, pewne parametry, pewne prisety. Wokal, e, mikrofon wokalowy. Low cut 120 Hz, low cut 80 Hz, flat, płaski, płaskie brzmienie. Czy jakby już mamy takie presety pod dany, dany instrument wręcz? Bo tu widzicie, jest akustyczna gitara, elektryczna gitara, basowa gitara, perkusja, wyjście posłuchajniowe, chori Nawet nie wiem, co to jest chyba chori Ja na przykład używam po prostu tego elektryczna gitara, po prostu sobie klikam tu i możemy ustawić kilka parametrów. Możemy ustawić tak kompresję. Equalizer mamy, patrzcie, to jest zarobiste, mamy tutaj treble, możemy sobie y, wysokie częstotliwości zmienić, y, podbić lub odjąć, podbić lub odjąć, y, śrze, środkowe częstotliwości, basowe. Możemy również y, FX, czyli tutaj było... Muszę sobie zobaczyć y, FX1. Y, gdzieś tutaj można było sprawdzić, który jaki to jest y, Jaki to jest efekt FX? W gdzie tutaj mam. Wiem, że był reverb, był i teraz tutaj akurat w tym momencie teraz. Yy, AUX off. W tym momencie teraz akurat nie ma, bo ja chciałem wam na szybko to pokazać, bo to naprawdę zarombiste. W każdym razie można tutaj yy, podbić reverb, delay i takie yy, takie jakby indywidualne na danym kanale można rzeczy zrobić. No teraz akurat wyjdzie głupio, że tutaj nie będę miał tego rozkminionego, yy. Minus 75 off dałem tylko właśnie teraz jak to zrobić? Nie pamiętam teraz. Jak to zrobić, żeby ten dany efekt mieć włączony. Akurat. Tutaj, no teraz trochę dałem li, trochę ciała dałem, bo powinno być powinno być do, do zmieniania. W każdym razie, no i tak to, bardzo dużo tu mamy do modyfikacji, prawda? Że możemy i tak niskie, środkowe wysokie. wysokie niskie środkowe i wysokie częstotliwości możemy sobie pozmieniać. Brzmi fajnie. Jak podłączam sobie gitarę basową, brzmi zarąbiście. Ja nawet czasem po prostu na pałę, Po prostu podłączam do któregoś, już nieważne do, do, do którego, nie ustawiam żadnych kompresji ani niczego, tylko po prostu podłączam i, i tu zwiększam głośność, bo tutaj mamy master, prawda? Czy mamy master input i możemy po prostu tutaj, tutaj się bawić. Bardzo fajne jest też to, że możemy sobie zainstalować na telefonie za darmo aplikację Mikser tutaj zdalny. Ja mam mikser zdalny do tego właśnie urządzenia. Mogę sobie zmieniać parametry każdego kanału, nazwać urządzenie, mogę sobie equalizer dokładnie, dokładnie rozkminiać na każdym. Na przykład teraz, jeżeli puszczę sobie, opuścimy sobie tą muzę. Wyciąłem bas, nie słuchajcie basu teraz. Teraz do, dobiłem basu. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, że żadna to jest nowość już dużo sprzętów takie, takie coś oferuje yy, zgadza się yy, dużo, dużo firm dużo sprzętów, dużo firm oferuje takie już yy, takie, takie, yy, takie sprzęty yy, jednak mnie naprawdę on bardzo yy, że tak powiem, bardzo się spodobał przede wszystkim też dlatego, że jest yy, yy, prosty w obsłudze no dobra, nie do końca tak może prosty bo nie włączyłem tych efektów, o których pokaz które pokazywałem yy, ale jest dość lekki Rozkładalne, prawda? Mamy ten masz, zdejmowany, zdejmowany ten masz, możemy sobie go zdjąć, już mamy, już mamy mniej. Ile to jest? To jest jakieś 40 na 30, na 50, coś takiego powiedzmy. O, ile tu mam? Ręka, raz dwie i trochę ręki na wysokość na, na głębokość, na, na szerokość dwie, dwie dłonie, prawda, czyli jakieś yy, no mniej więcej te wymiary co mówiłem yy, super się super jest dźwięk z niego, naprawdę jest genialny dźwięk, super się na nim super się na nim gra yy, niestety minusem jest to, że jest dość duża cena, dość, dość wysoka cena taki zestaw kosztuje mniej więcej 6500 6600-6500 jeżeli by się chciał kupić, no firma Electro Voice generalnie robi bardzo dobre sprzęt. Electrovoise bardzo dobry sprzęt robi. Ja tu z powrotem dam to blaszkę, żeby nie było znaczy tą, tą, tą folikę, żeby nie było, że tutaj coś jest stegowane. bardzo dobry sprzęty robi, i po prostu jakość brzmieniowa też jest genialna. Chciałem wam tylko na szybko pokazać po prostu, jak to wygląda. No, ten, ten panel z tyłu, na pewno tutaj też właśnie, pod znakiem zapytania, z mojego punktu widzenia, oczywiście jak wygląda, oglądacie, możecie się więcej znać niż ja. Foot switch. HZ, te dwie rzeczy te dwie rzeczy nie bardzo nie bardzo wiem do czego służą trzeba byłoby yy, po, yy, instrukcję poczytać yy, plusem tego też jest że możemy jeżeli tu się cofnę o tutaj tam trzy kropeczki to mogę PDF manual sobie tutaj yy, od razu odpalić permalink zobaczymy patrzcie o pobierz ten yy, PDF-a i możemy sobie wtedy od razu rozkminiać yy, yy, po prostu sobie już Ustawienia wszystkie możemy tutaj po, po, popatrzeć. Znaczy, bardzo fajne rozwiązanie, że generalnie mamy instrukcję od razu. Tutaj widzicie, to trzeba było naprawdę dużo się, dużo poprzesuwać się, żeby to wszystko tu rozkminić, yy, Ale mamy od razu też napisane, jakie tutaj są też, też wejścia. Wszystko to jest napisane o yy, numer 7, foot switch. Czyli mamy foot switch on/off, control of DSP, user, selectable audio FX. Czyli po prostu możemy foot switchem, przełącznikiem nożnym, efekty włączać, które mamy nałożone, to co pokazywałem tutaj na, na dany kanał. Możemy sobie nałożyć. Nie wiem, jak wybieramy dany kanał, to nad tym się teraz zastanawiam. I wejście high Z to byłoby tutaj coś tam, cztery input Nieważne. Ktoś, kto jest zainteresowany, na pewno będzie sobie to rozkminiał. Ja tylko chciałem po prostu pokazać, że jest naprawdę super sprzęt i go no, używam go na każdej lekcji w zasadzie. I sam się zastanawiałem, czy by nie sprawić sobie takiego na, na, na koncerty, chociażby pod wokal, czy pod jakiś... No nie wiem, zawsze jak się widzi jakieś sprzęt to człowiek myśli, o kurde, może by się przydał, nie? Tak więc, dobra, dzięki za uwagę. Jeżeli coś macie więcej informacji na temat tego, tej kolumny, to, to śmiało też piszcie. Bo to chodziło o po prostu, żeby poglądowo, o, o, tak to się prezentuje. Tu mamy drugi taki. prezentuje się elegancko, dźwięk jest naprawdę bardzo fajny. No i z racji tego, że to jest na wysokości głowy, to wszystkie te częstotliwości, które powinny być odbierane wyraźnie powinny być słyszalne i powinny być czytelne. Są czytelne, bo po prostu mamy na wysokości głowy, bo, bo wiecie o tym, że jeżeli mamy, gramy na gitarze czy na czymkolwiek i mamy wzmacniacz, który stoi na ziemi tak jak ten, to niektóre pasma po prostu są wyciszone, nie słyszymy je. Stąd się czasem robi tak, że się przekrzywia troszeczkę wzmacniacz, by ten głośnik dawał dźwięk do góry. Tutaj mamy akurat na wysokości, na wysokości centralnie, na wysokości twarzy jest ten, ten głośnik wysokotonowy, tak to można powiedzieć, bo nisko tonowy to jest tam i jak podłączam do tego bas, to brzmi naprawdę potężnie. Dobra, nie przeszkadzam. Oglądajcie sobie dalej i do zobaczenia, pa pa.